Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dragonheart i chciałem powiedzieć, że wracam do grania w Guild Wars 2. Postanowiłem, że jako pierwszy filmik po mojej długiej przerwie od tej gry będzie to przedstawienie większości zmian, jakie pojawiły się od czasu mojej ostatniej i dłuższej wizyty w tej grze, aż do teraz. Obecnie Guild Wars 2 przygotowuje się na nadejście, powiedziałbym tak szczerze, ogromnego dodatku. Jak zapewne wiecie, dodatek będzie nosił podtytuł Heart of Thorns, ale nie będę omawiał teraz, co tak naprawdę ten dodatek nam przyniesie. No, z paroma wzmiankami. W tym filmiku opowiem Wam za to, jak zmieniła się historia mieszkańców Tyrii. Natomiast w następnym filmiku opiszę zmiany, jakie zaszły w mechanice gry. Podstawowa historia, czyli ta, którą przeżywa każda stworzona postać, opiera się w głównej mierze o konflikt przeciwko Zhaitanowi. Zhaitan jest jednym ze starożytnych smoków, który się przebudził i chce zniszczyć cały świat. Oczywiście w zależności od naszych wyborów przy tworzeniu postaci, jak również późniejszych wyborów podczas gry, historia naszej postaci będzie inna. Niemniej jednak na początku każda z postaci przechodzi tak jakby tutorial wprowadzający do świata gry. W dalszej części gracz wybiera jeden z trzech zakonów, do którego dołącza jego postać. Wyboru tego już niestety nigdy nie będzie można zmienić. Na zakończenie głównego wątku historii po prostu walczymy ze starożytnym smokiem Zhaitanem, którego oczywiście pokonujemy, bo jakby mogło być inaczej. Oczywiście zwłok tego smoka nigdzie znaleźć potem nie możemy. Widzieliśmy tylko, jak gdzieś tam spada w jakąś otchłań, jeszcze przy tym trochę żył, no ale tyle. Dokładnie nie wiemy właśnie, czy zginął, czy nie. No ale cóż, wszyscy się już radują, świętują, cieszą, cieszmy się razem z nimi. W dodatku natomiast pojawia się mapa, której rendering i projekt już widziałem, był wyciągnięty po prostu z plików gry, na której znajdowało się właśnie zwłoki jakiegoś smoka. Prawdopodobnie to właśnie będą zwłoki tego Zhaitana. Po tych wydarzeniach pojawia się seria różnych krótszych historii o różnej tematyce. Widnieje to wszystko pod nazwą Living World Season 1. Do sezonu pierwszego można zliczyć m.in. Halloween, Święto Smoka, Dni Zimy, Flame and Frost, gdzie poznajemy nowych bohaterów niezależnych, takich jak np. Braham czy Rox. Ale najważniejszą rzeczą w tym sezonie pierwszym było pojawienie się Scarlet. Scarlet to była Sylvari, która, powiem szczerze, była dość mocno szurnięta. Słyszałem, że wiele osób narzekało na content związany ze Scarlet, przez to wiele osób też już wcześniej porzuciło na jakiś czas Guild Wars 2. Całość opierała się tak naprawdę na odpowiednio dużym farmieniu różnych eventów dla achievementów, które były dostępne na przykład tylko przez 2 tygodnie w danej fazie wydarzeń. Ona gdzieś tam atakowała, trzeba było to bronić, mieliśmy 2 tygodnie na obronę tego miejsca, były tam jakieś konkretne achievementy, po 2 tygodniach atak został przeniesiony na przykład gdzie indziej, tamte achievementy już nie można było zdobyć, no i były po prostu nowe, które zmuszały znowu graczy do farmienia kolejnych tych punktów, achievementów i tak dalej. Powiem Wam, że trochę mnie to wymęczyło. Ale co dalej? To było oczywiście do przewidzenia. Scarlet została po prostu pokonana. Niemniej jednak zdążyła zrealizować swój plan, powiedzmy tak, bo obudziła kolejnego pradawnego smoka. Mordremoth, czyli tak nazywa się nowy pradawny smok. I na tym kończy się sezon pierwszy. Właściwie to widzieliśmy po prostu taki krótki filmik, że ona tym wiertłem swoim taką falę sejsmiczną puściła, no i oko tego smoka się otworzyło. I koniec, wiemy, że coś się obudziło wielkiego złego, dokładnie nie było wiadomo może w większości co to będzie. Najfajniejsza jednak sprawa była taka, że całe Lions Arch zostało wtedy zniszczone. Zaczął się sezon drugi z nową mechaniką storyline, taką, że nie trzeba było męczyć się z farmieniem eventów. Teraz wystarczyło się po prostu zalogować w ciągu pierwszego tygodnia od wystartowania nowej części historii, aby odlokować ją na stałe na naszym koncie. Od tego momentu możemy ją rozgrywać, jak i powtarzać w dowolnym momencie. Ci, którzy nie mieli czasu, aby się zalogować, mogą kupić brakujące historie w sklepiku z gemami. Cena całego pakietu to 1600 gemów. Jest zmniejszana w zależności od ilości epizodów, które już odblokowaliśmy. Jak również kupienie całego pakietu to oszczędność 20% gemów, w przypadku gdybyśmy chcieli kupować każdy epizod osobno. Ale wracając do fabuły. Całość drugiego sezonu podzielona została na wstęp, czyli festiwal, oraz 8 części historii. Sezon drugi rozpoczął się od Living Story, związanego z festiwalem Czterech Wiatrów, poprzez który Zephyry, jak i królowa Jenna zbierają datki, chcąc pomóc mieszkańców, jak i proces odbudowy całego Lions Arch. Ciekawostką było to, że Zephyry zabrały ze sobą większy ładunek, większe po prostu zapasy, co jakby chcieli szykować na długi rejs. Część ich ładunku okazywała niezwykłe właściwości magiczne. Jeden z ich statków miał nienaturalny blask nawet. Była też wzmianka o tym, że ekonomia nie upadła i udało się zachować przepływ towaru nawet podczas inwazji. Następna część ukazywała nam, że Zephyry zostały zestrzelone. Dostajemy zadanie, aby zbadać, co się stało i odnaleźć mistrza pokoju, który był przywódcą Zefyrów, zanim zrobią to sabotażyści. Dalej, eksplorując nową lokację, dowiadujemy się o wcześniej wspomnianym pradawnym smoku, który się obudził. Zgłębiamy sekrety na jego temat i tak dalej. W kolejnych etapach historii powoli podchodzimy, czy tam powiedzmy, że przechodzimy kolejne lokacje, aby ustawić naszą bazę niedaleko miejsca przebywania pradawnego smoka. Czyli tak naprawdę przygotowujemy się do ataku na niego, zajmujemy strategiczne miejsca, przeżywamy jakieś pomniejsze przygody i tak dalej. Na koniec sezonu drugiego walczymy jedynie z cieniem smoka. Jest to fajnie zrobiona kilkuetapowa epicka bitwa, która kończy się zwycięsko dla nas. Całość jest zakończona wizją przyszłości, która ukazuje nam, co się prawdopodobnie stanie i to, że wraz z całą ekipą będziemy walczyć z pradawnym smokiem. Pach, koniec! Tak wygląda historia na ten temat. Jeżeli chcecie poczytać dokładnie, co się działo, to odsyłam Was do Wikipedii Guild Warsa. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Jak również zachęcam Was do przejścia samemu całej tej historii. No i co więcej. Poza tym w najnowszym patchu Lions Arch w końcu zostało odbudowane. Wygląda inaczej niż wcześniej, więc ci z Was, którzy jeszcze nie widzieli lub dawno się nie logowali, do Guild Warsa zachęcam pobiegać i pozwiedzać. Nigdy nie wiadomo, czy twórcom znów nie wpadnie do głowy jakiś szalony pomysł zniszczenia tego miasta. No i w takim razie to by było na tyle. Pozdrawiam Was wszystkich, Dragonheart.